Highlow na kanale. Właśnie mamy spontaniczny wyjazd oddalony o ponad 400 km od naszego mieszkania. I w sumie mieliśmy w tym tygodniu nigdzie nie jechać, bo patrząc na pogodę, wychodziło na to, że będzie albo deszcz, albo zachmurzone wszystko. No to tak, wiecie, trochę lipa. Ale Daniel spojrzał tak godzinę temu na pogodę i mówi: kurde, chyba będzie pogoda. Ogólnie nie da się zaplanować, nie ma, to się tak zmienia, że raz ma być ulewa, raz słońce. Jakbyśmy na prawej stronie też pokazało, że będzie zachmurzone, będzie padać, a co do czego to było słońce, że musieliśmy się przebierać, bo było za gorąco. Tak więc mam nadzieję, że będzie fajna pogoda i wycieczka nam się uda. Znaleźliśmy spoko obozowisko, darmowe, kemping to 250 koron, a tutaj kawałek dalej, trochę po Januszowemu, ale 250 koron w kieszeni, zwłaszcza, że zazwyczaj zameldowanie jest do godziny 11, no my i tak o 6 rano już ruszamy, jest 23, no to płacić za w sumie tyle, żeby się przespać, a tu nie tylko my mamy namioty, jeszcze są inni, nie są Janusze z Polski, tylko rdzenni Norwegowie, tak więc... Nie, że tylko my kombinujemy, oni też. Udało nam się super zaparkować, bo to jest taki mini parking na w sumie 4 samochody, może 5, jak ktoś by się wszak wcisnął. A kolejne to gdzieś dalej w uliczkach, albo może nawet i płatne. A to jest Afriko. Jesteśmy na początku szlaku na rampę Stricken. Początek to metalowa taka kładka, idzie się w miarę git. Z tego co wiemy, trasa to około 1,5 km, więc pokazywało, że 3 godziny w obie strony, tak jak na Prekistolen. Powiem wam, że w ogóle się nie wyspaliśmy w nocy, nawet nie dlatego, że było zimno, tylko że nagle leżymy i nagle taki huk, nie wiadomo czy tak by burza, jakiś grzmot. Że się jakaś skała gdzieś osunęła, bo tak strasznie przeciągłe to było. I raz i koniec. No. A poza tym mieliśmy trochę namiot na skosie. Mi się wydawało, jakbyśmy ciągle zjeżdżali. Dziwnie. Cała droga to droga przez takie, Boże, właśnie korzenie. Masakra. Niby krótka trasa pokazała 500 metrów chwilę temu. Ale idąc pod taką górę, to musisz zrobić 5 kroków na 1 metr, bo w górę idziesz, ale nie w przód. Chyba ostatnio prosta. Jak tam? Dobrze? Fajnie się idzie. To jeszcze... lubi schody, to... Polecamy. Lepiej niż na siłowni. O my god, ledwo żyje. Ale już są chyba bardzo bliziutko, widzę metalowe schody na samą górę. Ale pięknie to jest. Całkiem inny widok niż losu. Co za cardio? Ja tak od samego dołu.
jesteśmy na punkcie widokowym na Trollstigen, czyli na drodze troli, głównie z tego, że mamy takie ostre zakręty piętrowe. Właśnie pani przy drodze machała nam truskawkami i mówimy, dobra, zatrzymamy się. Mówię, ile za taki koszyk? Mówię, 60. Mówię, dobra, niech będzie. O, takie właśnie budki jak tutaj stoją. I truskawki sprzedają. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Nie polecamy rzucać tutaj monet. Po co? Patrzcie, w ogóle jaka akcja. Do Geiranger przyjeżdża prom wycieczkowy i jest za płytka. To wszyscy wysiadają do takich łódek maleńkich i jadą na dobrze. Nasza miejscówka na kemping. Patrz, jak to jest wrócę. Sytuacje zdarzają się różne. Tu pan nie może wyjechać kamperem. Był tak rozmokł teren. Teraz włożył sobie kartony pod koła, ale wątpię, że coś z tego będzie. Zabrał pobliskich kempingowiczów. Aha. I próbują wypchnąć auto. Ale nie, nic z tego, nic z tego. We'll be right back.
Moje lusterko, ej!